Ten spektakl jest dowodem na to, że poezja Agnieszki Osieckiej i jej skromność, jej prawda spełniają się w takim najpiękniejszym, najcudowniejszym wydaniu. To Pan mi przynosi szczęście, jak innym siódemka. Siedziałam po spektaklu i patrzyłam na tych młodych ludzi i pomyślałam sobie, że gdyby żył mój tata, to byłby uszczęśliwiony z powodu obecności podczas takiego wieczoru. To jest spektakl bardzo dobry. Bardzo dobry z różnych powodów. Jest znakomicie wyreżyserowany, jest zrobiony z wielką klasą i wdziękiem, jest zaśpiewany i poprowadzony przez aktorów, którzy bardzo dobrze wiedzą, po co są na scenie. Są piękni, są autentyczni, są utalentowani, świetnie śpiewają, są zgrani. Ładna Polka, to jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna, niepodobna ani do walca, ani do tanga, ani do tanga. I są w takiej pasji do tego, o czym opowiadają historię. Pomiędzy nimi jest Olga Bończyk, która tym razem aż tak dużo nie śpiewa, swoją drogą żałuje, ale prowadzi nas przez życie Agnieszki Osieckiej we wspaniale napisanej narracji. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego spektaklu. On urzeka swoją prawdą, skromnością, ale też i precyzją, warsztatem. No i przede wszystkim Agnieszką Osiecką, która nie została ani zahukana, zakrzyczana, zatupana. Agnieszka jest w tym spektaklu najważniejsza i to jest piękne. Trzeba zapomnieć.